Czy poznasz kogoś? Czytanie dla singli lub dla osób, które się rozstały, są w separacji i tak dalej. Chcecie kogoś poznać? Zobaczymy, czy to się uda w najbliższym czasie, w najbliższych 3 miesiącach. Kochani, dzisiaj mam czytanie z kart Lenormanda, grupa pierwsza, i z kart Tarota, grupa druga, także możecie wybrać sobie jedynkę lub dwójkę, Lenormanda lub Tarota, lub pierwsza grupa ma takie serduszko z napisem Love, znaczy takie serduszko, mówię, tu jest, ale kamień czerwony z napisem Love, serduszko też tutaj jest, a druga grupa ma pszczółkę, kamień pomalowany jako pszczółka. Może być to też pszczółka Maja, oczywiście. Kochani, więc wybierzcie sobie grupę. Ja tymczasem witam Was serdecznie, moi kochani subskrybenci, nowi widzowie. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, mój kanał znalazłeś przez przypadek, proszę zostań tutaj z nami. Zasubskrybuj kanał, zostań z nami, ciesz się codziennymi wróżbami kolektywnymi dla Was. Także proszę zasubskrybuj mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Również proszę Was o lajki z ciuszkiem w górę, o komentarze, bądźcie aktywni, piszcie do mnie komentarze. I proszę Was, jeśli potrzebujecie wróżby indywidualne, osobiste, zapraszam Was na takie wróżby. Napiszcie mi e-maila, mój adres e-mailowy oczywiście znajdziecie w filmiku, pod filmikiem, w komentarzach. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam odpiszę, kiedy mam wolne terminy, jakie są warunki takich wróżb osobistych, indywidualnych. Oczywiście są Wasze wróżby takie indywidualne, robione na podstawie Waszych zdjęć i dat urodzenia oraz Waszych konkretnych problemów, więc są też dokładniejsze i wchodzę wtedy w głąb Waszej problematyki. Zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne. Moi kochani, a teraz zaczynamy od grupy pierwszej. Mam nadzieję, że już się szybciutko zdecydowaliście. Wybór ma być szybki, intuicyjny i zaczynamy od kart Tarota. To jest pierwsza grupa, to jest talia kart Lenormanda, przepraszam, czyli karty Lenormanda, grupa pierwsza, zaczynamy. Czy poznasz kogoś w najbliższym czasie? Ryby, kobieta, książka, śmierć. Najpierw musisz zakończyć stare, czyli uśmiercić wszystko stare, to co jest, to co się jeszcze pałęta, by narodziło się coś nowego. Czyli widzicie tutaj jeszcze ten, jak to się mówi po polsku, przepraszam, ten grób, czy ta trumna, o, trumna nie została jeszcze do końca zamknięta, tak? Jeszcze ta trumna nie została pochowana, czyli wszystkie stare sprawy, które się jeszcze wleką, ciągną, obciążają Cię, zamknij do końca, tak? Czyli niech się wszystkie stare sprawy już nie ciągną za Tobą jak balast, wtedy będziesz mogła zacząć dopiero nowe. Jeszcze teraz tak jakbyś miała dużo emocji, tak, które krążą w te i we w te, dużo smutku, może żalu, rozpaczy. Patrzysz się na te emocje, na ten smutek, tak? Jeszcze dużo emocji, jakby tutaj mam takie przeczucie związane ze starym, tak? I tutaj dużo jeszcze niewyjaśnionych spraw, by otworzyć nowy rozdział, tak? By otworzyć coś nowego, otworzyć następne drzwi, to musicie zamknąć te stare drzwi, uśmiercić stare, właśnie obciążające Was sprawy. I tutaj poznacie kogoś może w gronie Waszych przyjaciół, kogoś już znacie praktycznie, ale ktoś, na kim będziecie mogli polegać, który będzie zaufany, pomocny, będzie chciał być może coś więcej niż tylko samą przyjaźń, osoba pełna zaufania, ktoś taki, kto może już się kręci gdzieś koło Ciebie, w
kręgu Twoich znajomych, przyjaciół, czy po prostu ktoś, kto już Ci pomaga. Także tutaj jakaś osoba lojalna, rozglądnij się wokoło, ale najpierw zamknij wszystkie swoje stare sprawy. To będzie może jeszcze trwało i dopiero wtedy, jak już zupełnie zamkniesz stare drzwi, otworzą się nowe drzwi, czyli poznasz wtedy kogoś nowego lub ujrzysz, dostrzeżesz kogoś, kto już być może jest. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Oczywiście grupa pierwsza może również wysłuchać, co karty Lenormanda wskażą. Pszczółka i karty Tarota. Druga grupa karty Tarota, czyli wszyscy, którzy lubią dwie te talie, mogą też zostać na talii drugiej Tarota. Czy poznam kogoś w najbliższym czasie? Czy poznam kogoś w najbliższym czasie? Magik, paść kielichów, świat i mamy też rydwan. Czyli tak, kochani, tutaj i cztery kielichy. Tak, kochani. Tutaj jest jednoznaczna odpowiedź tak. Poznasz niedługo kogoś. Świat się otworzy znowu. Tak? Będzie to osoba charyzmatyczna, uzdolniona, piękna, być może czarująca, ale musisz uważać, również może być to jakiś typ manipulatora. Natomiast paść kubków, czyli paść kielichów mówi o tym, że będzie to osoba młoda, być może jeszcze niedojrzała, ale będzie tutaj nowy początek. Być może będzie osoba właśnie młodsza od Ciebie, tak? Ale będzie na pewno nowy początek jakiejś romantyczności, emocji, miłości. Również świat otworzy się, czyli pozytywność, tak? Świat mówi również o, być może jest to, będzie osoba z zagranicy lub osoba, którą poznasz przez internet. No i rydwan. Rydwan mówi o tym, że będzie coś nowego, będą spotkania. Nie wiadomo jeszcze, w którą stronę się to owszem potoczy, czy dobrze, czy źle, ale pytanie jest, czy poznasz kogoś, więc na pewno poznasz, będą spotkania, to jest podróż, tak? Podróż autem również, akcja, zmiany. Szybkie tempo, rydwan jest szybki, mówi o szybkich zmianach. No i cztery kielichy, czyli może nawet się coś stabilnego, tak, wyłonić z tego, ale również zabawa, śpiew, radość, ale z tego może się również wyłowić coś stabilnego, tak jak cztery ściany, cztery kielichy, tak. Czwórka mówi o stabilności, kochani. Natomiast cztery kielichy to też jest smutek, rozczarowanie, apatia, samotność, strata. Być może jeszcze rozpaczacie po stracie kogoś z przeszłości lub jakiś opłakujecie, jest Wam być może żal po jakimś starym związku, który się rozpadł. Natomiast z tego smutku powinniście wyjść, wstać i otworzyć się, tak jak tutaj mówi ta karta świata, otworzyć się na świat i na nowe kontakty i nie tracić czasu na stare jakieś smutki. Czyli coś tutaj podobnego jest też do pierwszej grupy, tak? Też mieliśmy to stare, należy zamknąć. Oczywiście nie tracić czas na smutek, na jakieś tutaj żałobne depresje po starym związku, ponieważ jeśli doszło do rozstania, do zerwania, to znaczy, że nie funkcjonowało to dobrze lub że coś się stało, więc proszę wstać, jakby się otrzepać, tak, obudzić z tego koszmaru, z tej rozterki, z tej rozłąki, z tego żalu i po prostu otworzyć się, tak jak tutaj, na świat i czekać
żeby coś się zmieniło, tak? Wyjść tutaj być może do świata właśnie, czyli może jakieś kontakty tutaj też próbować nawiązać. Dziękuję serdecznie, kochani. Taka wróżba jest na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście na jutro i do usłyszenia już wkrótce, kochani.